Nasze świętowanie trwa. Umówiliśmy się z innymi chrześcijanami na całym świecie, że będziemy w tych dniach świętować ze szczególnego powodu, jakim jest przyjście Bożego Syna na świat 2000 lat temu. Świętować można w różny sposób. Jak tam prezenty? Były? Ok? Były ok? Ja też chciałbym dzisiaj dać wam jakiś miły prezent. Niech tym prezentem będzie wycieczka w pewne miłe miejsce. Czy miejsca? Wycieczka w naszych myślach, w wyobraźni. Zrobię to poprzez pytanie, jakie rzucę i w ten sposób wyślę was, wasze myśli w piękną podróż, jeżeli oczywiście będziecie chcieli. Jesteście gotowi na podróż? Pytanie brzmi, jakie szczególne okazje ci się w życiu trafiły? Szczególne okazje, co przychodzi wam na myśl? Dla mnie zawsze szczególną okazją było zobaczenie na żywo, jak chrześcijanie tworzą chrześcijańskie wspólnoty w różnych częściach świata. Ponieważ dla mnie osobiście współtworzenie chrześcijańskiej wspólnoty jest najwspanialszą rzeczą, jaką mógłbym się w życiu zajmować, nie ma wspanialszej. Mówimy, że przyjście Jezusa Chrystusa, Syna Bożego na świat zmieniło historię świata i zmienia do dziś, a szczególnym wyrazem tego ma szansę być chrześcijańska wspólnota, każda chrześcijańska wspólnota, w zależności od tego, jak tą szansę wykorzystam. Dlatego ewangeliczna wspólnota, taka jak chociażby nasza, to dla mnie osobiście najbardziej doniosłe zjawisko w dzisiejszym świecie. Pamiętam przed wielu, wielu laty wyprawę do Moskwy, Mińska, Wilna, Rygi, jeszcze za czasów istnienia Związku Radzieckiego. I te wspólnoty, jakim były światłem w tym mrocznym świecie, twarze, pamiętam do dziś, twarze chrześcijan, liderów chrześcijańskich, pełne spokoju, radości w tamtym smutnym świecie. I nie ma ciekawszej rzeczy do zajmowania się niż tworzenie ewangelicznej wspólnoty, tym bardziej, że możemy ją tworzyć wspólnie. Co róż, dziękuję Bogu za tą możliwość. W takim razie dla mnie szczególną okazją jest podpatrywanie innych chrześcijańskich wspólnot, jak sobie radzą, czerpanie pomysłów, wymiana pomysłami. Wiele z tych idei udało się zastosować w naszej wspólnocie, w naszym ośrodku. Inną wielką okazją, jaką w życiu dostałem, jest budowanie małżeństwa z moją żoną. Cieszę się, że tej okazji nie zmarnowałem, chociaż nie trudno było ją zmarnować. Wy macie z pewnością swoje okazje i wasze myśli właśnie wyruszyły w jakąś piękną podróż. Ale dzisiaj przy okazji Świąt Bożego Narodzenia trzeba powiedzieć o szczególnej okazji, jaką stworzył Jezus, z której tak wielu ludzi w historii świata chciało skorzystać i nadal chce. Na czym polega ta okazja i co to znaczy jej nie zmarnować? Pomoże nam w tym kolejny fragment listu do Rzymian, który poznajemy fragment po fragmencie, teraz z rozdziału 7. Przeczytajmy nasz fragment. Prawo samo jest bezsprzecznie święte. Święte, sprawiedliwe i dobre jest też przykazanie. A więc to, co dobre, stało się dla mnie przyczyną śmierci, żadną miarą. Ale to właśnie grzech, by okazać się grzechem, przez to, co dobre, sprowadził na mnie śmierć.
aby przez związek z przykazaniem grzech ujawnił nadmierną swą grzeszność. Gdzie tu jest mowa o okazji? Chcąc pomóc to dostrzec, posłużę się pewnym przykładem. I jeszcze jeden rodzaj okazji, które nas w życiu spotykają, to są tak zwane badania przesiewowe, które mają na celu wychwycić wczesne stadium choroby, by można było jeszcze ją wyleczyć. I dla wielu ludzi, gdyby nie te badania, gdyby choroba ujawniła się już w sposób odczuwalny, mogłoby być nieco późno na ratowanie życia. Dzisiaj świętujemy przyjście Jezusa Chrystusa na świat i można powiedzieć obrazowo, że Bóg zafundował ludzkości takie badanie przesiewowe, by każdy człowiek miał szansę odkryć, czy nie toczy go choroba i mógł podjąć kroki ratunkowe. Jakim narzędziem diagnostycznym posługuje się Bóg? Patrząc na nasz fragment, ostatnia część 13 wersu, aby przez związek z przykazaniem grzech ujawnił nadmierną swą grzeszność. Tym Bożym narzędziem diagnostycznym są przykazania. Przykazania. Co jest ich celem? Ujawniają pewien problem, który jest w nas i jego skutki, a tym problemem jest grzech, czyli nasz bunt wobec Boga. Możemy tak sobie wyobrazić w badaniu tomograficznym, takim jednym z rodzajów takich badań, gdzie posługuje się kolorami. Kolor czerwony, mówiąc obrazowo, niepokojący znak. Jak to w każdym badaniu, może wynik być niepokojący. Człowiek może tego nie dostrzegać, ale ten problem, grzech w badaniu ujawnia, jak czytamy tutaj, nadmierną swą grzeszność, a więc wyjątkową złośliwość. Ten grzech to bardzo złośliwa choroba. Tu pojawia się nawet słowo śmierć. On zabija. Grzech zabija. Jak na opakowaniu papierosów. Grzech zabija. Przeciętny człowiek może tego nie dostrzegać, ale toczy go choroba, która zabija. Jednak człowiek o tym nie wie, więc nic z tym nie robi, aby ją zwalczyć, albo robi rzeczy, które nie pomagają. Przeciętny człowiek ma problem z tym Bożym badaniem przesiewowym, które Bóg czyni przez przykazania. Człowiek nie rozumie roli przykazań. Nie rozumie, że mają pomóc odkryć niebezpieczną chorobę. Myśli, że chodzi o to, by za wszelką cenę wykazać, że jest się w porządku. I człowiek tak się bada, by wszystko wyszło dobrze. Podkręca wyniki. Jak ktoś, kto chce na przykład za wszelką cenę dostać się na AWF albo zostać pilotem pasażerskiego samolotu, musi wykazać się odpowiednimi wynikami, więc upiększa te wyniki. Pada pytanie diagnostyczne do przyszłego pilota samolotów. Czy miewa pan zawroty głowy? Tobie zdarza się zemdleć tak raz dziennie, ale myślisz, że nad tym wkrótce zapanujesz. W końcu urodziłeś się, żeby zostać pilotem, więc odpowiadasz, no nie mam z tym problemu. Przeciętny człowiek nie rozumie roli przykazań w planie Boga. Nie rozumie, że są narzędziem diagnostycznym, które ma go uratować.
myśli, że Bóg dał przykazania po to, by człowiek przyniósł zaświadczenie, że wszystko jest w porządku, jest wystarczająco dobry i można przyjąć go do nieba. Ale Bóg nie potrzebuje takich zaświadczeń, nie potrzebuje jakichś naszych uczynków, dobrych uczynków, bo On nas zna na wylot i wie, co siedzi w naszym sercu. Tu chodzi o nas, byśmy my odkryli, że mamy problem. Byśmy dostrzegli, jaka choroba nas toczy i jaki jest jej stadium. Na zdjęciu tomografu, mówiąc obrazowo, rozpanoszył się kolor czerwony, bardzo niepokojący znak, bardzo złośliwy. W tym momencie ktoś z was pewnie pomyślał sobie, chwileczkę, przecież są święta, wszystko ładnie wysprzątane, wypucowane, przystrojone, a my tu o chorobach. Czy nie mogłoby choć raz być miło i przyjemnie? Więc powiem, że miło też będzie, bardzo miło, ale żeby było naprawdę miło, to musimy czasem posprzątać parę zakamarków, prawda? Potrzebujemy zajrzeć pod dywan, no a potem będzie przyjemnie. Jak więc groźna jest choroba, która nas toczy i jakie jest jej stadium? Które słowo to oddaje w tym naszym fragmencie? Jeszcze raz wers 13. A więc to, co dobre stało się dla mnie przyczyną śmierci, żadną miarą, ale to właśnie grzech, by okazać się grzechem, przez to, co dobre sprowadził na mnie śmierć. Jak groźna jest choroba? Jakie jest stadium? Oddaje to słowo śmierć. Grzech, ten bunt wobec Boga, sprowadził na mnie śmierć. Ta choroba jest bardzo złośliwa, a stadium to śmierć. Przyrównując to do ludzkiego ciała, to jeszcze stan odwracalny. Jeszcze można reanimować. Na monitorze prosta linia i ciągły sygnał. Ustanie akcji serca. To jest to stadium, o którym tu jest mowa, śmierć. Ale popatrzmy, jak przyjście Syna Bożego na świat zostało zapowiedziane przez jednego z proroków. Ewangelia Łukasza 1. By zajaśnić tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają. W tej zapowiedzi Mesjasza jest powiedziane, że przyjdzie On pomóc ludziom, którzy mieszkają w cieniu śmierci. To właśnie z taką misją Jezus Chrystus przyszedł na ziemię. Po to narodził się w Betlejem, by uratować tych, których można uratować, jak karetka reanimacyjna na sygnale. Jezus jest ratownikiem, zbawicielem, który może uratować życie twoje i moje. Syn Boży nie przyszedł na ziemię po to, by poprawić nam samopoczucie, pobłogosławić dom nasz i majętność całą, dać pomyślność wioskom z miastami, skoro nasz problem to śmierć. Jego misja, jego zbawienie to zupełnie inny poziom. Błogosław ojczyznę miłą, dom nasz i majętność całą, nasze wioski z miastami, jak śpiewamy w kolędzie. Chyba że przy okazji rozwiązania naszego głównego problemu, najpoważniejszego. Bo co komu po miłej ojczyźnie, domu, majątności, pięknej miejscowości, w jakiej mieszka, gdy toczy go złośliwa choroba i właśnie umiera. Jezus jest większym zbawicielem. On zbawia od śmierci, tak jak ratownik reanimacyjnej karetki. Czyżby? A ja przecież tak dobrze się czuję.
nic mi nie dolega, jestem w samym środku swojego życia, zajmuję się wspaniałymi rzeczami albo będę się zajmował. Jestem porządnym człowiekiem. Czy coś mi grozi? W jakim cieniu śmierci ja żyję? Nie widzę żadnego cienia. A jednak miejsce Biblii, które właśnie poznajemy przez ten list do Rzymian 7, 7 rozdział, Bóg objawia nam, że to jest nasz problem. Jednak cień śmierci. I co ciekawe, jest to śmierć, która już nastąpiła. Mówiąc obrazowo, monitor pokazuje linię ciągłą i ciągły sygnał ustanie akcji serca i jedynym ratunkiem jest reanimacja. Bo wcale nie chodzi tutaj o tą przyszłą śmierć naszego ciała, ale o coś, co już trwa. Jak to możliwe? O co chodzi? Cofnijmy się parę zdań wcześniej i zobaczmy, jak Paweł apostoł opisuje ten problem. Tam wers 2, 7 rozdziału. 9, przepraszam. Kiedyś i ja prowadziłem życie bez prawa. Gdy jednak zjawiło się przykazanie, grzech ożył, ja zaś umarłem. Jak autor listu, żywy w końcu człowiek, może napisać o sobie, ja umarłem? Jak żywy człowiek może pisać, że umarł? Tak, bo człowiek to nie tylko ciało i dusza, ale też duch. Człowiek składa się z ciała, duszy i ducha. Biblia mówi, że ten duch to najważniejsza cząstka nas, cząstka duchowego świata, mająca zdolność komunikowania się z Bogiem. Jednak gdy po raz pierwszy zbuntowaliśmy się przeciwko Bogu, ta cząstka nas umarła. I żyje tylko dusza, a więc nasz umysł i emocje oraz ciało, natomiast duch umarł. Kiedy? Dlaczego? Gdy zjawiło się przykazanie, a więc ta pierwsza świadomość przykazań Boga, że można zbuntować się przeciwko Niemu. Biblia mówi, czyli Bóg nam objawia, że nasz duch wtedy umarł. Ta cząstka zdolna do komunikowania się z Bogiem. Wtedy umarł i nie żyje. Monitor podłączony do naszego ducha, mówiąc obrazowo, pokazuje brak pulsu. I jeżeli tak pozostanie, czeka człowieka wieczność bez Boga, z dala od Boga. Ale teraz można go jeszcze uratować. I to jest problem, który dotyczy każdego. Nie ma, że święty, nieświęty, taki czy owaki. Niezależnie od dobrego samopoczucia, jakie mamy może dzisiaj, problem dotyczy każdego. Każdego, kto nie skorzystał z możliwości, jaką przyniósł Jezus. Duch człowieka jest martwy. Człowiek nie zdaje sobie z tego sprawy. Umysłem próbuje modlić się do Boga, próbuje Go poznawać. Ale cząstka, która to umożliwia, nie żyje. I ten kontakt z Bogiem i poznawanie Go pozostają tylko w sferze pobożnych życzeń. Można jakąś wiedzę mieć, jakieś uczucia, ale ta prawdziwa więź i kontakt z Bogiem nie ma szans spełnienia. Jak Bóg pomaga człowiekowi, by zobaczył swój stan? Sama końcówka naszego fragmentu jeszcze raz. Aby przez związek z przykazaniem grzech ujawnił nadmierną swą grzeszność. Bóg posyła przykazanie, aby grzech został, w nas został sprowokowany i ujawnił swoje prawdziwe oblicze. Właśnie tym zajmował się Jezus,
który narodził się w Betlejem, gdy dorośnie i podejmie publiczną służbę, jego zadaniem będzie pokazywać zadufanym w sobie ludziom, jak bardzo zły jest ich duchowy stan. I tak rzeczywiście było. Ludzie na początku wydawali się dobrzy, pobożni, ale Jezus wiedział, co w nich siedzi, bo w każdym to siedzi. Jezus mówił: jesteście jak naczynia, które z zewnątrz są umyte, a wewnątrz pełne obrzydliwości. Jezus stwarzał warunki, by to z ludzi wyszło. Stawiał odpowiednie przykazania. Ktoś powierzchownie żył moralnie, ale Jezus mówi mu: każdy, kto patrzy na kobietę i pożąda jej w swoim sercu, już popełnił cudzołóstwo. A do innych porządnych niby ludzi mówił: no, może nikogo nie zabiłeś, ale jeżeli gniewasz się na swojego brata, to tak jakbyś go zabił. Jezus robił takie rzeczy, że z miłych niby ludzi wychodziła w końcu cała złość. Do tego stopnia, że chcieli go zabić, chwytali za kamienie i w końcu zabili. Narzędzie diagnostyczne działa poprawnie. Na zdjęciu z tomografu dominuje kolor czerwony. Bunt. Bardzo złośliwa choroba, śmiertelna. I tak jest do dzisiaj. Człowiek myśli o sobie dobrze, ale nie jest dobrze. Problemem człowieka jest duchowa śmierć, duch umarł. Potrzebna jest reanimacja. Dopóki tego nie zobaczymy i nie zrozumiemy, trudno nam będzie docenić to, co zrobił Bóg, by nas ratować. Że posłał swojego Syna, by dać każdemu szansę, by nas wybawić od śmierci. Potrzebujemy to zobaczyć i tym się przejąć i dać się uratować. Jest więc i dobra wiadomość, jak lekarz, który przychodzi i mówi: mam dla Państwa dobrą wiadomość. Jest dobra wiadomość. Bóg jest gotowy odwrócić ten stan ducha człowieka, jest gotowy przywrócić do życia. Tylko człowiek musi naprawdę chcieć. Musi podjąć swoją suwerenną decyzję, do której nikt go nie nakłoni. Nawet Bóg go do niej nie będzie przymuszał. Suwerenna decyzja. Tak, Boże, chcę być uratowany. Jest to decyzja nazywana w Biblii nawróceniem. Bóg stwarza człowiekowi okazję. Chrystus puka do serca. Księga Apokalipsy 3, zobaczmy, w słowach Chrystusa. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Człowiek podejmuje swoją decyzję, otwiera drzwi dla Chrystusa. Wtedy Bóg czuje się zaproszony do działania, ożywia ducha człowieka, przywraca zdolność komunikowania się z nim. I teraz ta duchowa więź z Bogiem jest znowu możliwa. Duch żyje i można z nim wieczerzać. Jezus Chrystus przyszedł na świat, by coś takiego umożliwić. Jest ratownikiem, zbawicielem, kompetentnym, by ożywić naszego ducha. On jest gotowy przyłożyć elektrody do naszego serca i przywrócić do życia, by na ekranie znowu pojawił się puls. Duchowy defibrylator gotowy. Ale pytanie, czy chcę, czy skorzystam z okazji? Czy może być większa okazja
dana człowiekowi. Ale ktoś może odpowiedzieć pytaniem na pytanie, czy chcę, ale czy warto? I to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że ważne jest, by mieć motywację, tak? Jeżeli mamy coś zrobić, podjąć decyzję, no to motywacja potrzebna jest. Bo sam strach nie jest wystarczającą motywacją. Ktoś powie, no ale przecież nie jest wystarczającą motywacją strach przed potępieniem, że jak powiemy ludziom, no jak nie, to idziesz do piekła i już to za życia czekać jeszcze inne piekło. To powinno ludzi zmobilizować. Jednak motywacja przez strach jest bardzo słabą motywacją. Człowiek bardzo szybko się odparnia i staje się nieczuły w ogóle na swój wieczny los. Chociaż brzmi to tragicznie, jak można nie zadbać o to, co najważniejsze, o swój wieczny los, a jednak strach to słaba motywacja. Gdy pamiętam moją decyzję właśnie nawrócenia, otworzenia drzwi Chrystusowi, tak naprawdę no nie było we mnie żadnego strachu. Tak naprawdę było mi obojętne, co się ze mną stanie gdzieś tam po śmierci. Zupełnie inna motywacja sprawiła to, że taką decyzję podjąłem, że zaufałem Chrystusowi. Tak, istnieje lepsza motywacja. Przeczytajmy jeszcze raz ten wers 12. Prawo samo jest bezsprzecznie święte. Święte, sprawiedliwe i dobre jest przykazanie. To prawda, że przykazania są po to, by ujawniać nasz prawdziwy stan. Ale ich zasadnicza, główna rola to zupełnie coś innego. Co jest istotą przykazań Bożych? Każdy z nas je zna, prawda? Nie kradnij, nie cudzołóż. Co jest ich istotą? Jak tu czytamy, przykazania są święte, sprawiedliwe i dobre. W przykazaniach, które Bóg nam dał, On odbił to, jaki jest. Przykazania opisują nie przede wszystkim grzech, opisują doskonałość Boga. Na przykład, nie będziesz kradł. To przykazanie pokazuje wspaniałość Boga. Bóg nie jest złodziejem. On nie chce ukraść ci twojego życia. Nie chce ciebie niczego pozbawić. Jak już to szatan jest złodziejem. Jezus powiedział, złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zabijać i niszczyć. Pod płaszczykiem korzyści, jakie ci obiecuję, że to będzie ciekawe życie, tak naprawdę pozbawi ciebie życia. Zachłannie chce mieć twoje życie dla siebie. Szatan jest złodziejem, który włamuje się nie pytając i ma chorobliwą chęć rządzenia kimś, wykorzystania. Ale Bóg nie jest złodziejem. On nie chce ci ukraść życia. Warto Jemu zaufać, powierzyć prowadzenie przez życie. On naprawdę nie chce zabrać tego, co ciebie cieszy i pozostawić nieszczęśliwym. Nie po to dał przykazania. Bóg nie jest złodziejem, nie chce ukraść nam życia, ale sprawić, byśmy to życie odzyskali. Byśmy go nie stracili, nie zmarnowali. Bo jest dokładnie na odwrót. Jeżeli mu nie zaufamy, jeżeli nie schowamy się jakby za nim, nasze życie zostanie nam skradzione. Obudzimy się pewnego dnia i zobaczymy, że wszystko zmarnowaliśmy. Że życie przeciekło nam przez palce. I zapytamy wtedy, kto nam je ukradł?
Bóg obiecuje nas przed tym ustrzec. Dlatego warto otworzyć drzwi i zaprosić Jezusa do swojego życia na pierwsze miejsce. Właśnie dlatego ja też wiele, wiele lat temu taką decyzję podjąłem. Otworzyłem drzwi dla Chrystusa, oddałem Mu swoje życie. Nie ze strachu. Nie, tak naprawdę było mi obojętne, co się ze mną stanie, gdzieś tam w wieczności. Ale właśnie to, że warto, że On poprowadzi moje życie najlepszą drogą, było czymś, co mnie przekonało. I podjąłem swoją decyzję. I oczywiście nigdy, nigdy, przenigdy tego nie żałowałem. Bóg mówi też, nie cudzołóż. Nie bądź niewierny wobec swojego współmałżonka, bo stając się jednym ciałem z kimś innym niż twój współmałżonek, skutki są bardzo niszczące. Ale Bóg jest wierny. Co by było, gdyby nie był wierny? Gdyby nie można było na nim polegać? Gdyby miał co innego na uwadze niż wierność swoim obietnicom? Gdyby był obojętny, ale nie jest obojętny, jest wierny. Jest całkowicie Tobie oddany, nie musisz się obawiać, że Cię zdradzi. On nigdy nie zawiedzie. Zawsze jest gotów współdziałać ku dobremu. Dlatego warto otworzyć drzwi i zaprosić Chrystusa do swojego życia. Przykazanie nie cudzołóż najpierw odbija wierność Boga. I gdy wzrastamy w tym przekonaniu, że On jest Bogiem wiernym w swojej dobroci, gdy przekonamy się do tej prawdy, gdy już do nas dotrze, będziemy wiedzieli, gdzie szukać przyczyny naszych niepowodzeń. Wtedy zrozumiemy, że przyczyna jest zawsze po naszej stronie i będziemy mogli to zmienić. Nie będziemy trawili życia na myśleniu, Boże, dlaczego nie zobaczyłem Twojej wierności? Ach Boże, tak bardzo Ciebie prosiłem, by było tak, jak Cię prosiłem. Dlaczego nie okazałeś się wierny? Dlaczego nie widzę Twojego działania w moim życiu? Nie będziemy tracili życia na podobne ślepe uliczki, pretensje do Boga czy do innych ludzi. Po prostu wiemy, że problem jest zawsze po naszej stronie. Dlatego zawsze szukamy przyczyny w sobie, a nie w Bogu. No i dobrze, jeżeli jesteśmy gotowi na kroki posłuszeństwa. Nie cudzołóż, Bóg jest zawsze wierny. I tak można by mówić o każdym przykazaniu. Pokazują one doskonałość, świętość, dobroć Boga. I warto Mu zaufać. Warto zawołać do Niego, by reanimował naszego ducha, który bez tego pozostanie martwy. Może jeszcze być wskrzeszony, dopóki żyje ciało i dusza. Ale to nie my decydujemy o czasie, nie wiemy, co będzie jutro. Jutro może być za późno, więc warto zawołać teraz. Chrystusie, ratuj mnie. Nie ze strachu, mało kto się boi, ale z zaufania, że On jest dobrym Bogiem, że szuka naszego dobra i zawsze warto Mu zaufać. Dochodzimy powoli do końca tej wycieczki, jak skorzystać z okazji, jaką Bóg nam stworzył. Stworzył ją przez to, że posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa na świat. Ten, który stał się człowiekiem, narodził się w Betlejem z dziewicy Marii, to Boży Syn. No właśnie, miałem dać wcześniej znak zespołowi, żeby już tutaj powoli
do nas szedł, bo troszeczkę zajmie im to czasu, bo czeka nas jeszcze jedna kolęda, więc nie zwracajcie na nich uwagi. Oni sobie tutaj staną i przygotują się do kolędy, którą za chwilę zaśpiewamy. Właśnie o tym, który narodził się w Betlejem z dziewicy Marii, Boży Syn, przyszedł wyciągnąć nas z mroków śmierci, przyszedł ożywić naszego ducha i to jest wielka okazja. De facto najwspanialsza okazja, z jakiej możemy skorzystać. I mam nadzieję, że nie będzie nikogo tutaj pośród nas, kto z tego nie skorzysta. A potem będzie możliwa dalsza podróż, w jaką możemy się udać w naszych myślach, wyobraźni. Podróż pełna odkrywania tego, jaki jest Bóg. Za każdym przykazaniem stoi jakaś prawda, wspaniała prawda o Bogu. O tym, jaki jest i dlaczego warto Mu zaufać. Więc życzę Wam dalszego miłego świętowania, no i odkrywania wielkości Boga. A teraz zaśpiewamy kolędę. Zapraszam, żebyśmy powstali.